Witam na wirtualnym wykładzie architektury systemów komputerowych. Jest to pierwszy z cyklu wykładów dotyczących budowy procesora. Na początek omówimy sobie jednostkę arytmetyczno-logiczną. Jednostka arytmetyczno-logiczna jest w pewnym sensie najważniejszym elementem składowym procesora. Jest to uniwersalny układ cyfrowy, którego zadaniem jest wykonywanie operacji, wszelkiego rodzaju operacji arytmetycznych, logicznych, przesunięcia danych i tym podobne. Musi on współpracować z innymi elementami, więc jednostka arytmetyczno-logiczna to jeszcze nie procesor, to jest jego część składowa. Tutaj mamy schemat takiej jednostki. Wejścia danych, wyjście na wynik i sygnały sterujące. Sygnały sterujące to jeszcze nie to samo co program. Program musi zostać wewnątrz procesora przetworzony na sygnały sterujące dla jednostki arytmetyczno-logicznej. Ale o tym więcej za chwilę. No ale co może znajdować się wewnątrz takiej jednostki? Bardzo dużo elementów we współczesnych procesorach, więc dla przykładu przeanalizujmy sobie schemat bardzo, bardzo uproszczonej jednostki arytmetyczno-logicznej, która jest w stanie wykonać trzy podstawowe operacje logiczne: AND, OR oraz NOT. Nasza jednostka posiada wejście danych, wyjście na wynik i wejście na sygnały sterujące. Otrzymuje na wejściu danych dwa bity, D0, D1. Gdzie trafiają te bity? Wewnątrz widzimy bramki. AND, OR, NOT. Jak łatwo się domyślić, każda z nich odpowiada za jedną z trzech możliwych operacji tej jednostki arytmetyczno-logicznej. Gdzie trafiają bity? Bity D0 trafia na jedną z nóżek z wejść bramek OR i na jedno z wejść bramek AND, bramki AND. Przypominam zasady czytania takich schematów. Kropka na przecięciu linii oznacza, że tutaj te linie się łączą. Zwykłe przecięcie bez kropki oznacza tylko i wyłącznie, że te linie przecinają się, nie wpływając na siebie. Tak jakbyśmy dwa przewody izolowane położyli na krzyż. One nie spowodujemy zwarcia żadnego w ten sposób. No, D1 trafia na wejście bramki NOT, wejście bramki OR i wejście bramki jednocześnie na wszystkie trzy bramki. Tak samo wyjścia wszystkich trzech bramek trafiają jednocześnie na wyjście naszego ALU. Więc w jaki sposób właściwie działa nasza układ? Działa dzięki sygnałom sterującym. Każda bramka, oprócz tych trzech nóżek rysowanych na schemacie logicznym, wejścia i wyjścia, posiada jeszcze w rzeczywistości w prawdziwych układach nóżkę czy wejście odpowiadające za uaktywnienie bramki. Czyli dopiero gdy zostanie podane na to wejście wartość, w naszym przykładzie 1, to ta bramka się uruchomi. Bez podania 1 ona będzie nieaktywna. Obojętnie co dostanie na wejściu, to i tak nie poda żadnego sygnału na wyjście. Czyli podając 1 na tą bramkę, 0 na dwie pozostałe, cały układ będzie działał tak jak bramka AND. Te dwie dane trafią do tej bramki, zostanie ona uaktywniona i jej wynik trafi na wyjście. Czyli przy takim układzie sygnałów sterujących 1-0-0 działanie układu to D1 AND D2.
jeżeli podamy taki układ sygnałów sterujących 0, 1, 0, to uaktywniona zostanie bramka druga, bramka OR. I układ zadziała jako D1 OR D0. Jeżeli podamy 0, 0, 1, aktywna będzie bramka NAND, czyli przeczenie D1 otrzymamy na wyjściu, przeczenie sygnału D1. Mamy bardzo uproszczoną jednostkę arytmetyczno-logiczną. Tak? Wykonuje trzy operacje. Można powiedzieć, że jej assembler to trzy takie polecenia. No dobrze, ale czy to wystarczy, żeby zbudować procesor? Jak łatwo się domyślić, nie. W rzeczywistości tych układów wewnątrz jest dużo więcej i są to układy znacznie bardziej skomplikowane niż pojedyncze bramki. Ale generalnie to są układy zbudowane z bramek, które zostają w odpowiedni układ lub odpowiednia ich grupa zostaje uaktywniona i w ten sposób wykonuje jednostkę arytmetyczno-logiczną na operacji. Ile takich układów musi być? No, zastanówmy się, jakie operacje może wykonywać jednostka arytmetyczno-logiczna? No, bardzo różne operacje. Przesłania, działania arytmetyczne, działania logiczne, operacje przesunięcia, operacje sterowania przebiegiem programu. Więc można powiedzieć, że jednostka arytmetyczno-logiczna ma zestaw operacji i powinien być on funkcjonalnie pełny. To znaczy taki, za pomocą którego można wykonać dowolny program, dowolny algorytm przetwarzania danych. Oczywiście no, w teorii, w praktyce jeszcze kwestia mocy obliczeniowej pan dostanie, ale to inna sprawa. Co znaczy określenie funkcjonalnie pełne? Czy może być jednostka arytmetyczno-logiczna, która nie wykona operacji mnożenia, a i tak jej zestaw operacji jest funkcjonalnie pełny? Może być. Dlaczego nie? Były takie procesory. Przecież mnożenie można zamienić na zestaw dodawań. 3 razy 5 to jest to samo co 5 plus 5 plus 5. Czyli bez operacji mnożenia wykonamy każdy algorytm zawierający mnożenie, zastępując je pętlą dodawań. Czyli określenie funkcjonalnie pełne nie oznacza, że jednostka arytmetyczno-logiczna wykona dowolną operację matematyczną czy logiczną, jaką sobie wymyślimy. Ma wykonać tyle podstawowych operacji, żeby dało się dowolny algorytm na niej wykonać. No dobrze, przejdźmy dalej. Bo tak jak mówiłem, jednostka arytmetyczno-logiczna jest tylko częścią składową procesora. Tutaj już widzimy schemat pełny procesora z zaznaczonym właśnie naszą jednostką arytmetyczno-logiczną. Z jakimi elementami musi współpracować jednostka arytmetyczno-logiczna? Przede wszystkim do niej trafiają dane, na których pracuje i ona zwraca wynik. Więc musi współpracować z pamięcią. Musi współpracować z pamięcią RAM oraz z rejestrami. Rejestry to komórki pamięci wbudowane bezpośrednio w procesor, które przynajmniej część z nich służy do przechowywania tych danych, na których procesor aktualnie pracuje. Są też pewne rejestry specjalne, o których sobie pomówimy później. Rejestry specjalne sterują pracą procesora. ALU i rejestry razem stanowią blok wykonawczy procesora. Czyli odpowiadają za wykonywanie operacji. Drugim elementem, który można wyróżnić w procesorze, drugim blokiem jest blok sterujący.
On zawiera dekoder rozkazów, rejestr rozkazów i słownik rozkazów. Dekoder rozkazów jest takim urządzeniem, które otrzymuje rozkaz, polecenie assemblera, procesora i zamienia go na zestaw instrukcji sterujących dla jednostki arytmetyczno-logicznej. Tak jak mówiłem, program to nie to samo, co instrukcje sterujące. Polecenia programu dopiero w dekoderze rozkazów zamieniane są na instrukcje sterujące. W rejestrze rozkazów znajduje się polecenie właśnie assemblera, rozkaz aktualnie wykonywany, a pamięć słownika rozkazów służy do tego, żeby, no to jest jakby słownik, zamienia kod rozkazu na odpowiednią sekwencję instrukcji sterujących. Po prostu pamięć zapamiętała, takiemu poleceniu assemblera odpowiada taka sekwencja instrukcji sterujących. Czyli tak, jednostka arytmetyczno-logiczna wraz z zespołem rejestrów nazywamy blokiem wykonawczym. ALU może zawierać, czy zawiera wiele prostych układów cyfrowych, z których każdy wykonuje pojedynczą operację arytmetyczno-logiczną, a sygnały sterujące uaktywniają jeden lub wiele takich elementów. Drugim elementem procesora, drugim blokiem procesora jest blok sterujący. Składa się z rejestru rozkazów, dekodera rozkazów oraz pamięci zawierającej słownik rozkazów. Zadaniem części sterującej jest pobranie rozkazu z pamięci, zdekodowanie tego rozkazu i wygenerowanie sygnałów sterujących. No i tutaj jeszcze pewna uwaga. Te sygnały sterujące mogą być stworzone na dwa sposoby. Mówimy o dwóch metodach sterowania jednostką arytmetyczno-logiczną. W prostszych przypadkach jednemu poleceniu assemblera odpowiada jeden zestaw rozkazów i sygnałów sterujących. Jest to tak zwane sterowanie mikroukładowe. Czyli każdemu poleceniu assemblera odpowiada jeden układ wewnątrz jednostki arytmetyczno-logicznej, której zostaje uaktywniony. Niestety, dość szybko takie sterowanie przestało wystarczać. Okazało się, że czasami, nawet bardzo często, jednemu poleceniu assemblera będzie odpowiadał nie jeden zestaw sygnałów sterujących, ale cała ich sekwencja, czyli dekoder tłumaczy polecenie assemblera nie na jeden rozkaz, tylko cały mikroprogram. Drugi typ sterowania, sterowanie mikroprogramowe. O tym jeszcze będziemy mówić przy okazji rozwoju procesorów oraz procesorów RISC i CISC. Teraz tak. Procesor współpracuje z pamięcią operacyjną przede wszystkim oraz układami wejścia-wyjścia. Z poprzedniego wykładu pamiętamy schemat oparty na schemat modelu von Neumanna. Trzy główne elementy, z których składa się każdy komputer: pamięć, procesor i układy wejścia-wyjścia, połączone trzema magistralami. Magistrala danych, magistrala adresowa i magistrala sterująca. Jednym z zadań procesora jest sterowanie, obsługa tych magistral. Wszystkie działania i operacje w systemie są sterowane lub zainicjowane przez procesor. Czyli tylko procesor steruje magistralami. Każde działanie, każda akcja w systemie musi być przynajmniej zainicjowana, czyli rozpoczęta przez procesor.
Stąd w każdym współczesnych procesorach, oprócz tych dwóch podstawowych bloków, mamy jeszcze jeden bardzo ważny blok. Blok komunikacyjny, który zajmuje się właśnie komunikacją procesora z innymi układami poprzez magistralę. Na tym schemacie mamy już sposób podłączenia do magistra. Poprzedni schemat obrazował tylko teoretycznie, że gdzieś z RAMu płyną rozkazy i dane i do RAMu trafiają wyniki. A jaką drogą, ten schemat nie mówi. Tu już widzimy magistralę. Magistrala adresowa, wyjście, procesor, zawsze to procesor ustawia adres na magistrali adresowej. Dane mogą płynąć w dwie strony. Procesor pobiera dane z RAMu czy układu wejścia-wyjścia oraz wysyła te dane do RAM. Sygnały sterujące także zawsze płyną do procesora. Są pewne wyjątki, o których sobie pomówimy. Ale generalnie zasada jest taka. Blok komunikacyjny właśnie zapewnia przetwarzanie sygnałów, wysyłanie sygnałów na magistrale, pobieranie danych z magistral oraz rozprowadzenie odpowiednio danych wewnątrz procesora. Rozkazy trafiają do rejestru rozkazów. Dane trafiają do rejestrów. Tak? Wyniki mogą trafić do rejestrów, jeśli są potrzebne do jakichś następnych obliczeń, albo poprzez blok komunikacyjny do RAMu. Częścią bloku komunikacyjnego jest jednostka adresowania, której zadaniem jest właśnie wybieranie adresów w RAMie. Nie jest to też takie proste i do tego tematu też jeszcze wrócimy. A teraz zatrzymajmy się jeszcze na kilku pojęciach, które tutaj były używane. Rozkaz. Najprostsza operacja, czyli w programie taka, którą można zażądać od procesora, której wykonanie można zażądać od procesora. Czyli polecenie assemblera tego procesora. W językach wysokiego poziomu, znowu, nie każde słowo kluczowe, nie każda funkcja języka jest rozkazem. Często pojedyncze polecenie musi być przetłumaczone na całą sekwencję, cały program w assemblerze i dopiero wtedy wysłane do procesora. Lista rozkazów to pełny zestaw instrukcji maszynowych, jakie może wykonać procesor, czyli assembler tego procesora. Każdy rozkaz składa się z kilku pól. Jedno z nich występuje zawsze i nosi nazwę pola kodu operacji, czyli kod identyfikujący, jaka to jest operacja, jaki to rozkaz. Pozostałe pola są opcjonalne. Liczba pól zależy od rodzaju operacji, jakie wykonujemy. Może być też sytuacja, że w niektórych rozkazach jest tylko jedno pole, tylko pole kodu operacji. Sposób rozmieszczenia tych elementów jest nazywany formatem rozkazu. Przyjrzyjmy się, o co chodzi z tymi polami. Może być sam kod rozkazu, ale to rzadkość. Na przykład polecenie, które wstrzymuje pracę procesora na jeden takt, jakby polecenie puste, faktycznie nie będzie miało żadnych argumentów. Ale już każde inne polecenie jakiś argument może mieć, czy powinno mieć. Na przykład polecenie inkrementacji, zwiększenia o 1, wymaga informacji, a jaką zmienną chcemy zwiększyć o 1.
czyli adresu tej zmiennej. Polecenie, które ma jeden argument. Polecenie dodania do siebie dwóch liczb już musi mieć co najmniej dwa argumenty. A właściwie trzy, bo dwa argumenty to są liczby, które należy dodać, a trzeci to będzie informacja, gdzie zapisać wynik. Czyli tych argumentów może być wiele. Przetwarzane one są w cyklu rozkazowym. Najprostszy podział w cyklu rozkazowym to jest faza pobrania i faza wykonania rozkazu. Ale faza pobrania jest kłopotliwa, bo nie wiemy, ile elementów, ile słów musimy pobrać z pamięci. Dlatego działa to tak w tak zwanym cyklu Van Neumana. To jest jakby pętla w pętli. Pierwsza faza pobrania składa się z trzech elementów. Podanie zawartości licznika rozkazów, w którym znajduje się adres rozkazu na magistralę adresową. Wczytanie zawartości zaadresowanej komórki. Oraz zwiększenie licznika rozkazów o 1, czyli przesunięcie następnej komórki. I ten cykl 1, 2, 3 wykonywany jest w pętli kilkukrotnie. Skąd wiadomo ile razy? No, mówi nam to kod rozkazu. Z kodu rozkazu wynika, ile on powinien mieć argumentów. Tyle razy musi być wykonana ta część pętli. Gdy już pobrane zostaną wszystkie elementy, przechodzimy do czwartego kroku, zdekodowanie rozkazu i przygotowanie sygnałów sterujących dla jednostki wykonawczej. No, czym są te liczniki? Za chwilę sobie jeszcze... Cofnijmy się do tego schematu i tutaj mamy pewne rejestry specjalne, które wspomniałem, które sterują pracą procesora. Tutaj mamy PC, licznik rozkazów, oraz IR, rejestr rozkazów. IR, już omawiałem, zawiera kod aktualnie pobranego rozkazu, a PC, licznik rozkazów, zawiera adres następnego rozkazu do pobrania. Adres w pamięci operacyjnej. Czyli pobieranie działa tak. To jest ten sam proces, tylko na innym schemacie opisany. Z rejestru PC procesora adres wysyłany jest na magistralę adresową i w ten sposób w ramie znalezione jest odpowiednie miejsce w pamięci. Z tego miejsca pobierany jest rozkaz i zapisywany w rejestrze rozkazu. Teraz, jeżeli licznik PC zwiększony zostanie o 1, to ta strzałka przesunie się nam na kolejną rozkaz. Tak? Albo kolejny fragment rozkazu, jeżeli on ma kilka części składowych. W ten sposób realizowane jest pobieranie rozkazów z pamięci. No oczywiście, jeśli ktoś orientuje się o budowie współczesnych procesorów, powie zaraz o przetwarzaniu potokowym, kolejkach rozkazów i tym podobne. Oczywiście, to prawda i do tych tematów jeszcze sobie wrócimy. Tutaj mamy schemat pokazujący przepływ danych pomiędzy elementami procesora i pamięcią. No, bardzo fajny schemat, wyglądający prawie jak mapa do skarbów. Nie moje autorstwo, pochodzi z książki Witolda Komorowskiego, Kursy architektury i organizacji komputerów. No, ale dobrze obrazuje, gdzie, czy sposób adresowania pamięci i sposób pobierania rozkazów z pamięci. Tutaj mamy rozkaz. Składa się z kilku pól, kilku segmentów. Tutaj mamy
jednostkę arytmetyczno-logiczną. Tak jak mówiłem, w niektórych pozycjach, szczególnie starszych, używa się określenia arytmometr. Mamy pamięć operacyjną, pamięć RAM i rejestry procesora oraz licznik rozkazów, ten licznik PC. Rozkaz znajduje się w rejestrze rozkazów. Został pobrany do rejestru rozkazów. Tak? No i co znajduje się w naszym rozkazie? Kod operacji. Kod operacji trafia do jednostki arytmetyczno-logicznej, tu opisanej jako arytmometr. Dzięki niemu wybrana zostanie odpowiednia operacja. Reszta informacji, reszta pól tego rozkazu to są informacje o operendach, czyli informacje o argumentach działań. No i jest kilka możliwych sposobów zapisu naszych danych. Może to być adres pamięci RAM. Wtedy spod tego adresu, który jest tu zapisany, pobierana jest dana i trafia jako argument do ALU. Może to być numer rejestru. Wtedy z tego rejestru trafia argument do jednostki arytmetyczno-logicznej. Oczywiście wcześniej musiał być tam zapisany. No, ale gdzie trafia wynik? Jednym z pól obowiązkowych każdego rozkazu jest informacja, gdzie ma trafić wynik. W tym przykładzie tutaj jest informacja, że wynik ma trafić do tego rejestru, więc wynik trafia pod ten adres. Ale skąd wziął się sam rozkaz? No, od tego powinienem zacząć opisywanie tego schematu. W rejestrze rozkazów. Wcześniej w liczniku rozkazów był adres pamięci RAM. Spod tego adresu pobrana została komórka pamięci i trafiła do rejestru rozkazów. No dobrze. Tutaj mamy opis tego rysunku, to co omawiałem. No, w tej części wykładu to wszystko. W następnej części omówimy sobie inny przykład schematu procesora.